zabierzemy na Was na Jeep Safari. Odwiedzimy m.in. takie miejsce jak Safari Canyon, także będzie ciekawie. Zapraszam do oglądania. No i przed chwilą byliśmy przy takiej farmie bananów, co możecie zobaczyć teraz na przebitce. W obecnej chwili dojechaliśmy tutaj na piękne wzgórze. Jest tutaj wejście do jaskini. Prawdopodobnie jest to jaskinia krasnoludków albo skrzatów, coś takiego. No i wejście kosztuje $1. Ja do tej jaskini nie będę wchodził, wolę sobie tutaj porobić dookoła zdjęcia, pokorzystać z tego, że mam chwilę czasu. No i odpalę dla Was drona i zobaczcie, jak pięknie wygląda ta okolica tutaj, to wszystko z góry. Za dużo w samym samochodzie nie mogę nagrywać, ponieważ cały czas leci bardzo głośno turecka muzyka. W sumie fajne, bo jest troszeczkę klimatu po drodze. Jeśli chodzi o sam Jeep Safari, my akurat zapłaciliśmy 40 euro za dwie osoby. Zapłaciliśmy dokładnie 1000 lira i musicie pamiętać, żeby sprawdzić w paru tych biurach wycieczkowych, zapytać parę osób o cenę, ponieważ można zawsze dostać taniej. W poprzednim biurze gościu namówił 1500 lira za dwie osoby, w kolejnym biurze już powiedział nam 1000 lira, więc jest spora różnica. Także pamiętajcie, żeby zawsze wypytać parę osób. No i myślę, że jeżeli ktoś nie ma opcji, żeby wypożyczyć samochód, to taki Jeep Safari to jest naprawdę fajna opcja, żeby troszeczkę tutaj zobaczyć ciekawych miejsc. Zatrzymaliśmy się tutaj po drodze na taki mały bazarek i myślę, że warto Wam to pokazać, bo jest fajny klimacik. Jest tu dużo fajnych rzeczy, które można kupić i jest darmowa herbatka. Zobaczcie. Dobra herbatka? Ziołowa. Dobra. Taka ziołowa, no? Ma moc. Lecznicza jakaś. Nie. Can we try one? Nie. Thank you. Nie, no to chyba ona. Spróbujemy sobie herbatki. Fajny. Fajny zapach. I tutaj pani smaruje olejem z grenata. Grenada oil. Here fish body. Do you speak English? Yes. Yes, we speak English. Mmm, very nice. Very nice, organic. Here fish body. Grenada, avokado, argan. Very nice, organic. Made in Turkey. Beautiful. Yeah. Fajne, nie? Granada oil. Pachnie? Przepięknie. Ciekawe, czy można może to kupić. Na pewno, na pewno można to kupić. Na pewno, do tego pani da ci spróbować. Na pewno. Jeszcze to zareklamuję, żeby... No dobra, przejdziemy się tam po stoiskach, zobaczymy, co ciekawego jest. Zobaczcie, wiele z tych rzeczy wygląda na takie ręcznie robione. I faktycznie stoją tutaj takie starsze babeczki, więc można tak pomyśleć, że są to takie rękodzieła. Myślę, że bardzo fajne rzeczy, żeby kupić komuś po prostu jako prezent. Albo sobie jako pamiątka z wakacji. O. Or you can get like smaller. O, albo coś takiego. To jest like key hanger. A co to są mydełka? Mydła. Ajsie!
No i tutaj mamy magnesiki. Czyli to, co każdy, prawie każdy przynosi sobie z wakacji. 1 euro za magnesik. No to jest tanio. Porównując na przykład do innych krajów, tutaj można kupić tanie rzeczy. You buy one oil, you get one cream free. How much? 8 euros. Mm-hmm. And this the tea that you're drinking right now. To jest ta herbata, tak? This the other, like, get this. Tutaj mamy fajne herbatki ziołowe. Tam w woreczkach widzicie właśnie tą herbatkę, którą dostawaliśmy przed chwilą za darmo. Lubię takie miejsca, bo można czasami fajne rzeczy znaleźć. No i Natalia, jak to kobieta, musiała coś kupić. Na mojej basi. No i jesteśmy, kolejny przystanek Zapadera Canyon. Piękny szlak, tam i z powrotem jest około kilometra. Wejście jest tutaj bardzo tanie, chyba 9 lira czy 10 lira. Ogólnie miejsce te jest czynne od 2008 roku, ponieważ wcześniej było to totalnie dzikie miejsce, ale zbudowano kładki, przejścia i tak dalej i otwarli to dla turystów. I dzisiaj jesteśmy tu my, idziemy się przejść. Miejsce wygląda, zobaczcie, sam wstęp już bardzo ładnie. Jesteśmy też dosyć wysoko i woda tu wygląda po prostu przepięknie. Zobaczcie, minęliśmy przejście i tutaj mamy taką piękną kładkę. I wygląda to bardzo ładnie. Tutaj mamy sam kanion. I na samym końcu powinien być wodospad, także idziemy w kierunku wodospadu. No jesteśmy już z powrotem, teraz idziemy na parking coś zjeść, bo mamy też obiad jakby w cenie całego przejazdu. No i zatrzymaliśmy się na jedzonko w takim pięknym miejscu, patrzcie. No jednak się okazało, że to była nasza ostatnia miejscówka na dzisiaj. Także co, na dzisiaj to tyle, taki króciutki vlog. Dzięki, że oglądałeś i do następnego. Na razie, cześć!